dzisiejszą zająć. A najpierw wysłuchamy wiersza pod tytułem Telewizor. Z telewizorem dziwne, trzeba... Dziwne widowiska. Naciśnij mi oko. Innym to opowiedz. Jedni cię obśmieją. Była mowa w wierszu? Emila? Nie? O kim była mowa w wierszu? O kim? Pytam się o osobę, dlatego zadaję pytanie o kim. O snach. O kim? O osobie. Jaka osoba? O chłopczyku, który był mądry. Który był mądry. No właśnie, jaką cechę miał ten chłopak? Skoro on był taki mądry, co on takiego miał? On był to mądry, że się śmieszny. Ktoś z was wie, jak te wszystkie urządzenia, nie każdy z osobna, tylko te trzy, one się nazywają? Maja? Laptop. Ale wymieniasz, a ja prosiłam, żebyś nazwała te wszystkie tutaj przedmioty i urządzenia, które są na stole. Wymieniasz to jedyne komputer. Komputer, bardzo dobrze. Telefon. Proszę bardzo. Ona. Lubię słuchać muzyki, która gra w radio. Bardzo dobrze. W telewizji oglądamy bajki. Czy ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł? W telewizji oglądamy wiadomości, piosenki, różne pomysły. W książkach są bajki. W książkach są. Różne opowieści. W książkach są, Weronika? Postacie. Adaś, można było przez tą dziurkę przewlec tą literkę. Przewlekamy na drugą stronę. Trzeba zawiązać pętelkę. A jak to się robi? Super. Zobacz, robisz kółeczko. Dobrze. Ja rysuję. Dobrze. Weselina robi sobie.
Dobrze.